Mówię ci, ona się nie rozpłakała. Patrz, nigdy nie był w szpitalu. A to kurwa na sygnale przez całe miasto. Wszystkich nas niedługo porozłożą. Albo przestanie chlać, albo pójdzie do piachu. A pieprze, nie będę się truł. Potem zażądał tego, no, ordynatora i powiedział, że za 3 dni musi być w domu. No, żeby go postawił na nogi. No dobra, dobra, dobra. Dzieciak o tym wie? Nie wiem. Trzeba go zawiadomić. Zadzwonisz? No dobrze, zadzwonię, zadzwonię. Wypijemy za nasze zdrowie. Thank you.
Kiedy chcesz do niego pojechać? Pewno jutro. Dziękuję, że po nas wyjechałeś. Cześć. Cześć. Do jutra. Dzięki. No, wszystko w porządku. Zawiozłem ich do domu. Nie pojechał do szpitala? Nie. Powiedział, że jutro pojedzie. To trzeba było go tu przywieźć. No, słusznie mógłby zadbać o ojca samochód. A zresztą, dajmy mu spokój, coś nie najlepiej wygląda. A jak ma wyglądać? Może trzeba by się z nim napić. No? No jak? Myślałem, że jest w gorszym stanie. No co? No co? Nie mógłbyś wyczyścić tam? Nie tam, w środku. Idź ty. Chcesz go poznać? Czekam. Co ty tu robisz? Co? Co ty tu robisz? Jak się czujesz? Jak widzisz? Potrzeba ci czegoś? Przyjechałeś sam? Nie. Zostawiłeś się na korytarzu? Mógłbyś załatwić mi jedynkę? Co? Pojedynczy pokój, żebym był sam. Jasne, spróbuję. Kto ci powiedział? Lolek? Co mówi lekarz? Kto ci powiedział? Lolek. Wyglądasz gorzej ode mnie. Co ty chory jesteś, czy co? Załatw mi jedynkę. Taki wysoki młody ordynator, czy tam, nie wiem, docent.